Niedawno w naszym programie mówiliśmy o konkursie muzycznym na wiolonczelę i kontrabas organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Szkołę Muzyczną w Golubiu-Dobrzyniu, na który przyjechali młodzi muzycy, uczniowie szkół muzycznych z całej Polski. Kilka dni temu na Golubskim Zamku gościli miłośnicy kolejnego strunowego instrumentu – gitary. Gitary, która jest jednym z najczęściej wybieranych przez uczniów szkół muzycznych instrumentem. Dlaczego? To jest taki prosty sposób, żeby w inny świat przejść. Naprawdę, to jak tak się usiądzie przy tej gitarze, nawet przy tych ćwiczeniach codziennych, to tak się przenosi od tych wszystkich trosk, problemów. Najlepsi gitarzyści potrafią z tego instrumentu wydobyć brzmienie całej orkiestry. Przykładem tego jest Piotr Restecki, najlepszy gitarzysta fingerstyle'owy w Polsce, który wystąpił z koncertem dla uczestników festiwalu na Golubskim Zamku. Gitara może być orkiestrą symfoniczną, może być jednocześnie zespołem rockowym, jednocześnie może akompaniować, może być instrumentem indywidualnym, solowym. Można grać w duetach, kwartetach i można stworzyć wielką orkiestrę gitarową. Czyli gitara jest sama w sobie po prostu orkiestrą. Na drugi festiwal gitarowy do Golubia-Dobrzynia zjechało 70 młodych muzyków, miłośników gitary, by sprawdzić się, posłuchać innych i uczestniczyć w warsztatach muzycznych oraz być na koncercie wspomnianego już gitarzysty Piotra Resteckiego i duetu gitarowego Kupiński Gitar Duo. Konfrontacja taka bardzo rozwija, zachęca i motywuje, więc no, dla naszych tutaj uczniów z naszej szkoły to jest to też dobra okazja, żeby posłuchać ludzi z całej Polski, jak grają, jak można grać, jakie mają instrumenty. Poza tym też zależało mi na tym, żeby dzieci, też starsi, no, mogli posłuchać muzyki na żywo. Świetnych gitarzystów, bo to jest naprawdę światowa klasa. I też te koncerty są za darmo, żeby jak najbardziej zachęcić jak największą ilość osób do kontaktu z taką muzyką. Każdy kolejny występ to jest po prostu sprawdzenie swoich umiejętności na danym etapie. I do tego dążymy, że naszym celem tak naprawdę jest występ, a niekoniecznie jakieś zdobywanie nagród. Publiczną szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowała właśnie Zuzia. Dlaczego padło na nią? No, z moich uczniów wydaje mi się, że to jest uczennica, która no, ma największą taką wrażliwość muzyczną i też jest najbardziej pracowita, więc myślę, że przede wszystkim z tego względu. Bardzo chciałam zacząć grać na gitarze i gdy przejeżdżałam tak w Kowalewie, to widziałam ogłoszenie, że jest szkoła muzyczna i tak spytałam się mamy, czy może by zapisała nas, bo mój brat też chodził. No i właśnie tak zaczęłam grać. I jak długo grasz na gitarze? To jest mój trzeci rok. Przygotowania przed przesłuchaniem, wypróbowanie akustyki, która tutaj jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o gitarę, ponieważ szybkie utwory dosyć się zlewają, że tak powiem brzydko, ale szybkie dźwięki nie są selektywne, więc trzeba troszeczkę popracować nad właśnie tą selektywnością, nad tym, żeby każdy dźwięk był dobrze słyszalny. No, zwracamy na pewno uwagę na dźwięk, na dobór repertuaru, na ogólne przygotowanie, za które jest odpowiedzialny bardziej chyba pedagog niż sam uczestnik konkursu. Chociaż rzeczywiście tutaj jest bardzo duża rozbieżność wiekowa, bo są i małe dzieci początkujące i są też osoby już nastoletnie. Także jest no, bardzo zróżnicowany poziom, chociaż można powiedzieć, że jest no, wysoki.
Nagrodę Grand Prix drugiego festiwalu gitarowego na Golubskim Zamku jury przyznało Zuzannie Bonarskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej Augustowo. Co robić, by zostać mistrzem gitary? Posłuchajmy samego mistrza. Przede wszystkim dużo trzeba ćwiczyć i przede wszystkim znaleźć siebie w tej muzyce.